Jestem Kadziotaka No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wykres funkcji F jest przedstawiony na rysunku obok na podstawie wykresu F pod punkt A. Podaj zbiór wartości funkcji. Zbiór wartości, czyli Y należący do przedziału, i patrzymy od wartości najmniejszej, to sobie tam biegnie dalej. Czyli my go będzie mieć od minus nieskończoności do uwaga do tej minus dwójki oraz od jedynki do trójki. Uzupełnij zapis. Funkcja f od x jest większa od zera dla x należącego do przedziału. Tu mamy gdzie wartości, czyli y większe od zera, czyli patrzymy na to tutaj, czyli mamy od minus piątki do dwójki. A f od x mniejsze, czyli tam gdzie mamy wartości mniejsze, y mniejsze od zera, no to mamy od dwójki do plus nieskończoności. Uzasadnij, że funkcja nie jest różnowartościowa. No to weźmy sobie na przykład tu, że, tak żeby było ładnie, to ten fragment, że w tym miejscu, w tym, w tym i w tym funkcja przyjmuje te same wartości. Czyli funkcja nie jest różnowartościowa, bo f od minus 1... Ma tą samą wartość co f od 0, co f od 1, co f od dwójki. Tu można napisać w ogóle tylko, że f od minus 1 jest równe f od zera, Żeby było krócej, ja wam to skumuję. Bo wystarczy mieć tylko raz powtórzoną jedną wartość. I wynosi ona tutaj 2. To oczywiście było nie jedyne miejsce, jak jeszcze zrobimy tu. To też mamy. Więc ta funkcja na pewno nie jest różnowartościowa. Podpunkt D. Wskaż argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość największą. My mamy podać argument. My mamy odczytać x. Wartość największą. Tu jest wartość największa. My odczytujemy x, czyli jest to minus 5. Czy istnieje najmniejsza wartość funkcji nie istnieje, bo ten wykres dąży. Tutaj na wartościach do minus nieskończoności. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba.